cześć wszystkim, dzisiaj mam dla was potężny materiał i musicie go koniecznie obejrzeć. Jest to sposób na wbijanie mega szybkiego levela i bardzo możliwe, że zniknie on już dzisiaj, także szybko go wykorzystajcie, póki jest jeszcze ta okazja. Ja osobiście już wbiłem sobie level tym sposobem, no i generalnie wbicie jednego levela zajmuje tak naprawdę kilka minut, więc jest to potężny sposób i co ciekawe, za to nie dostaniecie na 100% bana żadnego warna, bo jest to sposób, który jest związany z eventem i z Epic Games i możecie tak naprawdę robić go bez ograniczenia, ile tylko chcecie, także możecie nawet cały dzień siedzieć i wbijać sobie na nim levele, co wam serdecznie oczywiście polecam, ale wy najpierw pamiętajcie, żeby walnąć szybko dokładnie subika, łapeczkę w górę, wpisać kodzik Sejkam, bo lecimy powoli po 85k subów. No i jeśli wam pomogłem, to fajnie jakbyście mieli mój kodzik w sklepie, bo po prostu przez to mnie wspieracie. Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, wbijajcie i zapraszam na codzienne streamy na tym kanale YouTube i codzienne odcinki, a my lecimy z tematem, o co dokładnie chodzi. Jest teraz taki event, czyli seria dźwięków w Fortnite. Jest to nowy event, gdzie po prostu polega on na tym, że mamy koncert w Fortnite jakiegoś ziomeczka. No i tutaj oczywiście chodzi o tryb kreatywny i o specjalną mapę, która jest stworzona oficjalnie przez Epic Games na ten właśnie event. W skrócie, za wykonywanie tam czynności dostajemy expa, ale generalnie ten exp nie jest jakiś duży, bo jest to najczęściej tam lekko ponad 100 expa za jedną czynność, ale udało mi się znaleźć sposoby, a właściwie osobom z internetu, z Reddita, gdzie właśnie ten pomysł został znaleziony, i po prostu za wykonywanie jednej określonej czynności, a właściwie w sumie dwóch, dostajecie ogromne ilości expa, możecie je wykonywać bez przerwy i cały czas powtarzać. No i tak naprawdę ja będę zaraz pokazywał wam, bo dokładnie pokażę wam na gameplayu, jak to działa. Jak wbiłem tak naprawdę jakieś, nie wiem, 5 minut, 30 tysięcy expa, także jest to możliwe, możecie to powtarzać ile tylko chcecie. No i sposób generalnie jest chyba najlepszym sposobem, jaki teraz możecie mieć na wbijanie expa. Jedynym minusem jest to, że sposób prawdopodobnie zniknie już dzisiaj albo w ciągu najbliższych dni, dlatego że event kończy się, z tego co wiem, dzisiaj, więc bardzo możliwe, że również ten sposób zostanie po prostu już usunięty. Też biorąc pod uwagę ilość expa, jaką możemy wyfarmić, no to nie dziwię się, jakby Epic Games zaraz go faktycznie usunęło i zaraz powiem, czy są jakieś limity expa, czy nie. Generalnie ja dzisiaj grałem również kreatywny i wbiłem na kreatywnym z widzami chyba 5 leveli, więc generalnie nie odczułem żadnej różnicy co do wbijania expa, także prawdopodobnie żadnych większych limitów tutaj wbijania expa nie ma, przynajmniej przy takich levelach jak ja, czyli jakieś 5-10 leveli, nie powinniście żadnej różnicy odczuć, także bez problemu możecie sobie farmić level i to wam polecam, no bo nie wiadomo, czy jeszcze taka okazja będzie, a jak wiemy, w tym sezonie jest to dosyć łatwe. Ale teraz lecimy sobie do gameplaya i pokażę wam dokładnie, krok po kroku, co musicie zrobić w grze. Dobra, ja jestem już w Fortnite i teraz dokładnie pokażę wam, jak wykonać te zadania. Co najlepsze, jest to banalnie proste, może to robić każdy ile chce tak naprawdę. No i nie ma z to żadnego banału, jest to w pełni legalne. Jest to po prostu normalny tryb gry. Jak teraz wykonać? Pierwsze co, wchodzimy sobie w wybór trybów. No i tutaj sobie szukamy wyróżnione przez Epic Games. Generalnie pierwsza działa Epic Games i lecimy sobie na dół pod rywalizację i tutaj mamy wybór Epic Games. Następnie szukamy mapy, która nazywa się Seria Gen Shio. No i tutaj będziemy sobie wbijać na to, także klikamy sobie kraj i ważne, dajmy sobie grę prywatną, żebyśmy byli sami na mapie. Jak widzicie, mam około 28,5 tysiąca expa i teraz wam szybko pokażę, jak tutaj po prostu to się wbija. Klikamy sobie ready, aby w tym czasie, jakby nie wam się ładować, koniecznie wbijcie teraz do sklepu i wpiszcie kodzik Sejkamsar w sklepie, żeby wspierać mój kanał, bo gwarantuję wam, że ten sposób po prostu będzie dla was rewelacyjny i szybko wbijecie level. Teraz nam się gra ładuje, no i generalnie jest to normalny kreatywny, aczkolwiek musicie teraz zobaczyć, co konkretnie musicie robić, no bo macie taką minimapkę, którą musicie po prostu przejść, także ja wam krok po kroku pokażę dokładnie, co musicie po prostu wykonać. No i teraz gra nam się już wczytała, no i po prostu będziemy mieli tryb kreatywny, on się rozpocznie nam sam. No i teraz dokładnie patrzcie, co musimy robić. Generalnie pojawimy się na takiej platformie, jak widzicie tutaj mamy też potwierdzenie, powiadomienie, że po prostu będą różne tam efekty, także warto na to sobie tam zwrócić uwagę. No i teraz generalnie musimy iść, wybijamy się tutaj, no i staramy się zaraz odlecieć jak najwyżej, musimy chwilkę poczekać, aż to po prostu minie. No i jak to minie, to dokładnie co nas powinno wybić w górę, no i teraz sobie chwilkę czekamy. Odnośnie czekania mamy tutaj dokładnie licznik, także czekamy jakieś 30 sekund i następnie rozpocznie nam się show. Jak widzicie, u mnie już to się rozpoczęło. No i teraz generalnie mamy tutaj flashback jakiegoś tego ziomeczka, który jest artystą, a my musimy lecieć jak najwyżej, także sobie tutaj czekamy i teleportuje nas w inny świat. Następnie teraz nas wszystko tutaj prowadzi, my możemy się po prostu przyspieszyć i teraz jesteśmy już na tej mapie i właśnie na tej mapie będziemy wbijać sobie expy. Co musimy dokładnie tutaj robić? Generalnie, jak widzicie, tutaj mamy taki plac zabaw. No i pierwsze co, to czekamy, aż po prostu pojawią nam się ryby. Tutaj powinna nam się zaraz ryby pojawić. Możemy sobie też zebrać właśnie nutki, być może nam to troszkę przyspieszy. Pyk, bierzemy sobie jedną nutkę, bierzemy sobie jakieś tutaj kolejne nutki, bo generalnie jest to połączone właśnie z tym całym eventem, no bo w skrócie jest jakiś tam koncert muzyczny, no i ten ziomeczek nam gra. No i jakby teraz jest to najnudniejsza część, czyli musimy chwilkę poczekać, aż to nam się po prostu pojawi. W tym czasie możemy polatać te nutki, pozbierać. One co prawda dużo expa nie dają, aczkolwiek zawsze coś tam nam wpadnie.
O, jak widzicie, mi już się zaczęło pojawiać kolejny etap. No i my water the plants around the garden. I jak mamy właśnie to powiadomienie, to również tutaj pojawią nam się ryby. No i generalnie co możemy robić? Możemy sobie tutaj podlać właśnie na przykład roślinki. Oczywiście tym splashem, aczkolwiek to nam nic nie daje. Teraz idziemy sobie do tych rybek. No i tutaj będziemy zbierać te rybki. Zapytać dlaczego? Bo patrz, teraz jeśli podniesiemy jedną rybkę, daje nam to 105 expa. I tych rybek możemy podnosić w nieskończoność. Bo generalnie to już daje nam dużo expa, aczkolwiek nie jest to aż tak dużo jak sem. Także na razie podnosimy sobie ryby i zdobywamy za to cały czas expika. Jedna ryba to 100 expa, no i możemy sobie wbijać ile chcemy. Oczywiście ten sposób też możecie stosować, ale zaraz pokażę wam szybszy sposób. Tylko po prostu musicie poczekać, aż pojawią się wam się tu cukierki. Jest to kolejny etap, także ja w tym czasie po prostu ryby pozbieram i wy cały czas możecie je wyrzucać, podnosić i one będą wam się po prostu w kółko respić. Także też jest to fajny sposób, no bo możemy sobie powbijać dalej ten level. Także je sobie tu wyrzucamy i cały czas patrzymy tutaj, bo tu czekamy, aż pojawi nam się kolejny etap i będzie to etap ze zbieraniem cukierków, także on zaraz powinien się pojawić, a my w tym czasie sobie expimy. Ja już wbiłem około ile? Chyba z 3000 expa, więc jak widzicie, sposób naprawdę działa. W tym sposobie jedno jest minusowe to, no, że po prostu musimy to ciągle wyrzucać, no bo akurat plecak jest dosyć ograniczony. Następnie na mapie pojawiło się coś takiego, czyli takie chmurki, aczkolwiek dalej czekamy, bo czekamy, aż pojawi nam się takie coś, czyli takie domki. Jak widzicie, ja już wbiłem tak naprawdę jakieś 5000 expa, zbierając sam ryby, ale teraz idziemy do tych domków, bo tutaj jest główna farma expa. Idziemy sobie dokładnie na ten domek, no i mamy coś takiego jak tej candy, no i mamy po prostu podnieść cukierki i w skrócie stoimy tu cały czas i podnosimy cukierki. Jeden cukierek daje nam około 104 expa, no i generalnie po prostu podnosimy je tak w kółko, stoimy sobie, no jak widzicie, już nafarmiłem około 1000 expa, no i po prostu tutaj nas co jakiś czas tam podbijać, będzie nas tam wyrzucać, ale my i tak cały czas tutaj lądujemy i podnosimy to jak najszybciej. Granie mapka może nam się skończyć wraz z koncertem, jeśli na przykład nam się to skończy, to po prostu wchodzimy w nowym kreatywnym, no i robimy to sobie od nowa, także warto sobie to ogarnąć. My teraz wam szybko pokażę mniej więcej, jak sobie to zbieram, no i ile będę miał takiego expa. W tym momencie wchodzimy, jak miałem chyba 29500 expa, a mam już 21, w skrócie mieliśmy prawie 10000 expa, zbierając przez parę minut tak naprawdę jakieś cukierki i teraz będzie lecieć najwięcej, no bo to jest najszybszy sposób. I co najlepsze, za to nie dostaniecie na bank żadnego pana, nie dostaniecie żadnych warnów, czy level wam nie cofnie się, no bo jest to legalne i po prostu jest taki tryb kreatywny, prawdopodobnie po to, żeby zachęcić ludzi do wejścia. Tu nie oszukujmy się, ale na tę serię dźwięku raczej nikt nie wchodził. No i teraz będziemy mieli jakieś tam inne etapy, ale póki możemy, to te cukierki zbieramy, żeby nafarmić jak najwięcej expa. W skrócie możemy farmić tutaj około 20, 30, 40 tysięcy expa, w zależności jak szybko sobie to ogarniemy, jak dużo expa z ryb nafarmimy, no i możemy sobie potem od nowa wejść. No i generalnie mi się mapy już zaczyna kończyć, no bo jak widzicie, już mi znikły niestety moje cukiereczki, ale dalej możemy w sumie iść pozbierać sobie ryby. No jak widzicie, ryby normalnie dają mi expa, także możemy dalej farmić ryby, aż mapa nam się nie skończy. Jest to tyle dobry sposób, no że po prostu nie musimy tam marnować czasu, aż to nam się zakończy, no i możemy sobie jeszcze dodatkowo pofarmić, aczkolwiek też prawdopodobnie jeśli zakończycie tą mapę, wyjdziecie normalnie, to nic się nie stanie i też dostaniecie po prostu expa i będziecie mogli wejść sobie jeszcze raz. I szczerze, zaraz wam dokładnie pokażę, ile expa wbiliśmy. Wbiliśmy już widzowie ponad 20 tysięcy expa, tak naprawdę będąc może, nie wiem, 4-5 minut na tej mapie. No i też ja jeszcze tak dokładnie nie ogarniam, bo robię tą mapkę może z drugi, trzeci raz. No i ja siedząc dalej na tych rybach, jak widzicie, wbiłem już level, brakuje mi tylko 600 expa, także chcę wam teraz pokazać, że ten sposób naprawdę działa i po prostu przy was wbiję ten level. Potrzebuję jeszcze tak naprawdę kilka tylko rybek, także weźmy sobie tą i sobie wyrzućmy jakieś tutaj na bok i podnieśmy ostatnie ryby. No i będziemy mieli level, także pyk, proszę bardzo widzowie, czy sposób działa? Dokładne sprawdzenie, podnosimy. No i teraz powinniśmy mieć level, mamy 34 level, no i teraz jak wrócę do lobby oczywiście, no to będę miał, jak widzicie, o, teraz powinien mi się pojawić level up. Następny poziom karnetu wbity, a wy tego nie widzicie, bo jest oczywiście tutaj kamerka, sorry, ale level jest po prostu wbity. Ja sobie po prostu powróciłem do lobby, bo nie będę ukrywał, że nie chciał mi już się tam siedzieć. No i mam 34 level, 5 gwiazdek dostałem. Sposób działa, ile to zajęło? No jakieś chyba 5-6 minut siedzenia tam, czyli 30 tysięcy expa. Jeśli powiedziałbym dłużej na tych rybach, wbiłbym jeszcze więcej, ale mogę sobie od nowa wejść, zbierać te cukierki, kto co lubi. Tryb macie dokładnie tutaj, możecie sobie go brać. A jeśli wam pomogłem, to pamiętajcie, żeby strzelić tylko mi subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik save Kamsar w sklepie, bo mega mi to pomaga. I też od razu pokażę wam dzisiejszy sklep, gdzie mamy tutaj na przykład właśnie Bambika Jonesa'ego nowego, proszę bardzo, wyzwolony. No i mamy kilka innych skinów, także koniecznie wbijajcie zobaczyć, co jest w Fortnite'cie i wpisujcie kodzik Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie miłego dzionka, yo!